Cześć, z tej strony Trala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy podsumowanie legendarnego lochu wraz z jednym bardzo mocnym zawodnikiem na czele, mianowicie Marksmanem. Pewnie go kojarzycie, natomiast on już wam tutaj zaspoileruje, zresztą pewnie macie to w tytule zrobił na swoich dwóch kontach prawie tysiąc razy legendarny loch, także to jest chora liczba. No i oczywiście pokażę wam jego statystyki, pokażę wam jak wyglądają w tym momencie jego postacie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na początku przejdziemy sobie do naszych postaci i opowiem wam jak to wyglądało na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka będzie mi bardzo, bardzo miło subskrybujcie z dzwonem kto jeszcze tego nie robi wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha linki są przypiętym komentarzu oraz opisie no i możecie pisać w komentarzu co wy sądzicie o Marksmanie możecie pisać jak tam wam poszedł legendarny loszek, ile legendarnych itemków zdobyliście, no i generalnie takie informacje, które chętnie sobie poczytam jak się nimi podzielicie no a my możemy zaczynać Trochę Mam w ogóle zjechany głos od wczoraj. Chyba mnie coś bierze, jakieś przeziębienie, także sorki. Ale dobra, zaczynamy. Przede wszystkim, jak to wyglądało u mnie na kontach. Średnio robiłem ten legendarny loszek po 20 razy na koncie. Niestety nie zrobiłem screenów tych swoich statystyk. Myślałem, że one będą może jeszcze dostępne po legendarnym lochu. No ale jak ten legendarny loszek w poniedziałek się zamknął, to niestety już tych screenów nie mogłem zrobić, bo tych statystyk nie było. No ale tak, powiedzmy, średnio 20 razy na każdym koncie ten Legendarny loszek robiłem. Jedynym wyjątkiem był tutaj S40, czyli zabójca. Tu zrobiłem legendarny los, chyba 31 albo 32 razy, także bardzo dużo, no ale tutaj się już szykujemy, jak pewnie sami wiecie. Na klikanie lochów musimy pozmieniać. Musieliśmy pozmieniać ten ekwipunek na naszej postaci. Musieliśmy też wymienić itemki na pachołkach. Więc, no, chciałem tego legendarnego lochu porobić. Bardzo dużo, bardzo dużo tych itemków podostawać. Jak widzicie, w dalszym ciągu tutaj mam jakieś legendy do kibla, żeby je potem dać na pachołki. No i po prostu fajnie się przygotować pod ten legendarny loch. Przez te 30, chyba właśnie jeden albo dwa podejścia, nie pamiętam, poleciały mi aż 4 bronie. To w ogóle jest coś niesłychanego, dlatego że jak pewnie wiecie no na zabójcy czasem problemem jest dostać drugą broń, żeby sobie ją wymienić. No a tutaj na początku leciały mi takie bronie, które widzicie w ekwipunku. Mamy tu no chyba nie muszę nic dodawać, patrząc na ten rozrzut, jak to wygląda, no i patrząc na ten drugi, ten to jeszcze w ogóle lepszy niż ten poprzedni. No ten rozrzut był tragiczny, ale na szczęście potem mi poleciały jeszcze dwie. Oczywiście rozrzut tutaj nie jest jakiś wybitny, no ale nie ma również tragedii, dlatego też te bronie sobie wymieniłem. No, no, i ogólnie cały ekwipunek wymieniony. Pachołkom jeszcze tutaj troszkę pozmieniam, ale jakiejś zwykłej temki im powymieniałem. No i można powiedzieć, że ten zabójca, dzisiaj w ogóle na nim wbijemy 462 level. Więc ten zabójca już powolutku jest przygotowany na klikanie lochów, które będą w okolicach, które będzie w okolicach 470 levela także spoko, nie? Generalnie spoko. Fajnie to finalnie wyszło sporo statystyk, sporo itemków. Ja osobiście jestem zadowolony. Więc to jest wyjątek, jeżeli chodzi o moją postać, o moje postacie tutaj zrobiłem aż 30 razy około, więc zdecydowanie więcej. Na innych postaciach średnio po 20 razy. No ale jak widzicie, w zasadzie to wystarczyło. Dlatego że zobaczcie, na naszym paladynie mamy wszystkie itemki legendarne łącznie z bronią. No i jeszcze dodatkowo mamy wszystkie legendarne kamyki. Więc tutaj naprawdę naprawdę fajnie nam to wyszło mimo że nie robiłem jakoś nie wiadomo ile razy no to mimo wszystko Zobaczcie tutaj z tej strony mam tylko 5 temków jak widzicie natomiast tej mam wszystkie No i finalnie udało się tak jak powiedziałem przebrać całego Paladyna jeżeli chodzi o Magusia to to jest chyba jedyna postać na której nie przebrałem wszystkiego pomimo zrobienia około 20 ranów dlatego że tutaj jak widzicie brakuje nam czapki niestety tej czapki jeszcze nie mamy No i jak widzicie no wszystko legendarne brońka stawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o rozrzut, no ale dawała nam ponad 300 średnich, więc też ją wymieniłem, chyba nawet na odcinku z tego MAGA. No i tu niestety tej czapki nie udało mi się wymienić, ale to nic, to nic złego, nie ma tragedii. No jesteśmy na takim etapie, gdzie ten jeden itemek dużo nie zmieni: albo wymienimy na jakiś zwykły epicki, albo wymienimy na jakiś legendarny w kolejnej edycji i się nic nie dzieje, bo wymiana jednego itemka. No nic tutaj nie zmienia na dobrą sprawę. Nic nam tutaj się, powiedzmy, nie zmieni, jeżeli chodzi o procenty na lochy. No to nie jest etap jakiegoś nie wiem setnego, dwusetnego poziomu, gdzie jeden dwa itemki potrafią dużo zmienić. Tutaj już niestety mamy, można powiedzieć late game. No ale jak widzicie, reszta wymieniona, czapki nie mamy. Tak to tutaj wyglądało również około 20 razy. Na wojowniku wszystko wymienione, łącznie starczą, wszystko mamy nowe, wszystkie legendarne itemki. Również około 20 razy zrobiliśmy ten loszek. No ale finalnie Udało nam się go w całości przebrać. Tak na szybko wam pokazuję, bo to nie jest chyba nic ciekawego, wydaje mi się. Na bardziej tak samo, około 20 ranów. No i jak widzicie, wszystko poprzebierane. Wszystkie itemki nowe, łącznie z bronią, także też super. No i łowca demonów. Na łowcy demonów, bo w ogóle tak, jeżeli chodzi o magusia, to głównie robiliśmy ten legendarny loszek. Wiadomo, żeby się przebrać, bo itemki mieliśmy stare. Natomiast jeżeli chodzi o jakiegoś tam golda i tak dalej, to na magu skupiłem się właśnie głównie na goldzie golda, na Magusiu zebraliśmy około 3 miliardy, więc około 300 statystyk z samego legendarnego lochu i nad tym się skupiłem najbardziej, to najbardziej chciałem żeby tego golda dużo wycisnąć wiadomo, na Paladynie na 1 na legendarne gemy plus wymianę ekwipunku, to było ważne tutaj stopujemy lochy, tu stopujemy lochy więc no jakoś się bardzo nie napinałem na Zabójcy przebieranie już podklikanie lochów, to co wam powiedziałem no i Łowca Demonów również stopujemy lochy natomiast tutaj jeszcze nie miałem maksymalnie Run i skupiłem się na tym, żeby te maksymalne runy dostać, co w zasadzie mi się udało. Jak widzicie, oprócz tego, że mam same maksymalne runy... To jeszcze sobie przebrałem, no cały ekwipunek, wszystko mi się udało przebrać. No i jak widzicie, mamy również brońkę legendarną, natomiast co do broni, nie udało mi się niestety dostać maksymalnej runy. Niestety dostawałem różne te bronie, jak widzicie, 50%, 59% nawet tutaj, procent mi poleciało. Sporo tych legend też sporo razy zrobiłem tutaj ten loszek, no ale niestety tej 60-ki jeszcze mi się nie udało zdobyć, ani oczywiście przede wszystkim na mnie, ani tutaj na pachołki. Jak mi poleci 60-ka, w jakimś tam, może. Po czas weekendu epickiego, albo coś takiego, no to wtedy założę tą legendarną broń, którą mam tutaj przygotowaną, no ale resztę itemków, resztę runek w zasadzie epickich, w sensie resztę runek maksymalnych, o może w ten sposób udało mi się zebrać, mamy tutaj prawie to wszystko, co mieć powinniśmy, odporności, punkty życia, jeszcze Barbarowi troszkę brakuje, ale to też się tam wymieni w międzyczasie, stopujemy lochy, nie śpieszy nam się do tego, nie ma generalnie tragedii. Tu Wam jeszcze mogę pokazać klaserek, no i... W, nie, to nie jest to, o, to jest to. No i właśnie tak to wyglądało. Tu nam brakuje pierścionka. Te trzy rzeczy sobie mogę z bronię zrobić, więc bez problemu. No i tu mamy wszystko, więc tak ogólnie się prezentowało to na W60. No ale mówię, podczas stopowania lochów jakoś się nie napinam. Głównie tutaj W50 EU1 jest 40 Polski. Tam chciałem się przebrać. Tam chciałem to zrobić tak, jak zrobić powinienem. Dobrze, no i tyle, jeżeli chodzi o moje postacie tutaj mówię, nie było jakichś szaleństw łącznie zrobiliśmy, poczekajcie 20, 40, 60 80 powiedzmy stówka, no ze 130 razy, ze 130 razy zrobiłem na wszystkich postaciach ten legendarny loszek, więc sporo robiłem oczywiście głównie na streamach, no ale bez porównania do tego do czego zaraz przejdziemy, czyli do Marksmana, jak pewnie kojarzycie Marksman zasłynął tutaj z tego, że miał bardzo dużo grzybów na start EU2, dokładnie tam chyba Prawie 700 tysięcy, albo coś takiego. Ja o tym nagrywałem. Odcinek ten odcinek zrobił, nie wiem, yy, no w tym momencie to chyba z 8 albo 9 tysięcy, coś takiego, wyświetleń. Yy, więc no, dużo osób to zaciekawiło. No i teraz dostałem od Marksmana screeny tak jak kiedyś robiliśmy sobie odcinki o Turorze, tak teraz zrobiłem o Marksmanie. W sensie postanowiłem zrobić, dlatego że Marksman jest takim drugim Turorem. Oczywiście wiadomo, yy, teraz mamy ten tryb Ultimate, więc teraz, żeby zrobić ten legendarny loszek, 1000 Razy, no to musisz go zrobić tak na dobrą sprawę, powiedzmy tam yy, 333 razy dokładnie, no i wtedy razy 3 i mamy ten 1000. Natomiast i tak jest to godne podziwu, yy, no i zaczniemy sobie od statystyk, właśnie na serwerze pierwszym europejskim, marksmana. Jak widzicie, mamy je yy, no, w taki sposób, tak wyglądają 460 razy na tym koncie zrobił ten legendarny loszek. Yy, no jak widzimy, pokonał prawie 6700 potworów, zdobył prawie, zdobył ponad 3600 epików, yy, no i zarobił. 6,5 miliarda golda. Już tutaj pomijam, że zmaksował całą twierdzę i to wszystko porobił. No to tego golda zarobił naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. No, jest to broken. Jeżeli ktoś ma tyle grzybów, jeżeli ktoś ma tyle czasu żeby to tak często klikać i tak dużo, to jest to naprawdę broken mechanika, co już zresztą mówiłem przy okazji statystyk Turora jak też tam robił po 500 razy broken, można sobie farmić wszystkiego dosłownie, można farmić surek, można farmić golda, no co się tylko chce na dobrą sprawę, co tylko chcemy to możemy z tego legendarnego lożku farmić no i Marksman to idealnie pokazał tak wyglądają jego statystyki na EU1 no i zobaczmy jego postać jak się to przełożyło na postać, no również bardzo mocno, gemiki prawie 1400 tutaj na dosłownie, no, no tu nawet ponad 1400 na dosłownie każdym itemku i 391 level, gdzie reszta ma no tam prawie 380, 372, 377. Generalnie dużo osób pewnie stopuje lochy, no a Marksman tutaj dalej ciśnie, no ale ten 391 level to również jest godne podziwu. Gra druidem, druidem, który jeszcze do dzisiaj był zbugowany, bo wy to dostaniecie chyba w środę o 16, no ale tak czy inaczej no totalna dominacja serwera, natomiast nie patrząc na level, bo mówię tutaj dużo osób zaczyna stopować te lochy Spójrzmy na jego statystyki, na przykład tutaj Seven ma 7200 zręczności i 4500 HP, natomiast Marksman ma yy, w inteligencji tyle samo O kurde ej, to tutaj mamy, tutaj mamy dość mocnego rywala dla Marksmana, to Seven widocznie się nigdzie nie chwalił z tego co widzę, ale Seven ma bardzo podobne statystyki, nawet ma lepsze te statystyki, bo główną ma praktycznie taką samą jak Marksman, a HP ma 500 więcej, ok, czyli no Seven również nadupcał ten legendarny Loch w takim razie, zobaczmy Zouzi Zouzi ma 6200 i ma 3600, no tutaj już widzimy dużą różnicę Zouzi, mimo że również ma już wymaksowaną twierdzę, to jest w ogóle abstrakcja dla mnie, no ale Zouzi widzimy, że już o wiele mniej tych statystyk posiada w porównaniu do Marksmana, tak samo tutaj na Zobaczcie, 3900 siły, 3900 wytrzymałości, no powiedzmy zaokrąglimy, już ma tych statystyk łącznie 8000, gdzie taki Marksman ma z tych statystyk już ponad 11000, Seven jeszcze więcej, także no widać różnicę, widać tutaj zdecydowanie różnicę, tu tak samo Graf Zachl, UW też z tego co widziałem, dokładnie 43900, no zobaczcie, no to są chyba trzy osoby, które robiły ten legendarny log jak szaleni, no i to wszystko widać w statystykach, że oni te statystyki podstawowe sobie zrobili bardzo duże w porównaniu do reszty serwera, no ale mówię, no mało kto w takich ilościach napiernisza, że tak powiem, ten legendarny log po golda, po surowce, do twierdzy. Abstrakcja, mówię, powtarzam, nie wiem, no nie wiem, no trzeba mieć multum czasu, multum grzybów, multum wszystkiego, to jest dla mnie coś niesłychanego, natomiast Marksman już pokazał, że na EU2 na przykład Miał ogromny budżet, no i tutaj też postanowił bardzo duży budżet przeznaczyć. Więc tu widzimy, że w sumie 7 z Marksmanem to są takie dwie osoby na EU1, gdzie ten legendarny loch strasznie mocno cisnął, strasznie tutaj wielokrotnie go razy przechodziły i dzięki temu farmiły te podstawy. No i widzimy, jak duża jest różnica pomiędzy top 1, top 2, top 3, powiedzmy, na no tutaj całą resztą serwera. To jest dla mnie coś niesłychanego. Jeżeli jeszcze chodzi o Marksmana, zaraz przejdę oczywiście do. Jego drugiej postaci, natomiast zapytałem Marksmana, czy chciałby coś w ogóle dodać, bo będę robił taki film i tak dalej. Marksman mi napisał, że żeby pozostać pokornym, nawet jeśli zaczniesz być bogatym, tutaj taką sentencję zarzucił. No i jeszcze dodał, że będzie streamował start nowego serwera europejskiego trzeciego, ale tylko z mając 100 tysięcy grzybów, więc dopisał, że jest to budżet na dwa tygodnie i po tych dwóch tygodniach on przestaje. Grać. Także widzimy. Niektórzy mają na rok powiedzmy 3600 grzybów, bo sobie kupują jeden pakiet ten duży rocznie no, a Marksman ma 100 tysięcy grzybów na dwa tygodnie i jak mu się te grzyby skończą, to przestaje grać. Tu taka ciekawostka, nie wiem w jakim celu może for fun, No nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. No ale coś takiego mi napisał. Ale tutaj przede wszystkim ta pierwsza sentencja pozostań pokorny, nawet jeśli zostaniesz bogaty, myślę, że bardzo trafna. Dobra, więc tak to wygląda na. E 1. no ale tu nie ma co się dziwić tutaj akurat mieliśmy sporo mocnych graczy więc ta różnica nie jest aż tak widoczna no ale przejdźmy sobie teraz na EU2, na EU2 z którego Marksman można powiedzieć, że zasłynął no i zobaczmy, Marksman w tym momencie ma poziom 378 gdzie chyba druga osoba na tym serwerze ma 346 więc to jest ponad 30 leveli różnicy, Marksman gra tutaj berkiem, no ale widać no tą dominację, widać tą dominację jeżeli chodzi właśnie o jego postać. Zobaczmy statystyki. Statystyki z 2 prezentują się następująco. 496 razy, więc o 36 razy więcej zrobił ten loszek. Mamy prawie 6700 potworów pokonanych, mamy ponad 3000 epików zdobytych, no i prawie 5 miliardów golda. Oczywiście wiadomo, no ja na swoim magu, zrobiąc, robiąc tam legendarny loch około 20 razy, zebrałem tego golda 3 miliardy, no ale te serwery są bardzo świeże. Te serwery są powiedzmy nowe, tutaj jeszcze gracze mają niskie poziomy, no i tyle tego golda z legendarnego lochu nie leci, więc o tym trzeba pamiętać. Na no te 5 miliardów, jak na ten level, to jest bardzo, ale to bardzo dużo. Tak czy inaczej, jeżeli Marksman będzie to tempo utrzymywał, jeżeli na jakimś 500 plus będzie tyle razy robił ten legendarny loch, to tych statystyk no no zdominuje, zdominuje totalnie serwer nikt nie będzie miał podjazdu więc tak się prezentują jego statystyki i teraz jeszcze rzućmy okiem jak wyglądają w porównaniu do innych graczy mamy tutaj 5000 siły i mamy 3300 HP, natomiast druga osoba powiedzmy ma tutaj 3200 dopiero no i 2700 zobaczcie jak to miernie wygląda w porównaniu do jego statystyk, tu mamy 3000, 3000, zobaczmy jeszcze ten drugi najwyższy level na serwerze jak dobrze widziałem 3300 no i mamy 2900 no właśnie, a tutaj już ma 5000 i 3350 więc no widać tą różnicę widać kto robił legendarny los loszek kilka razy albo tam kilkanaście razy, no a widać kto robił kilkaset razy, więc tak to się prezentuje, tak to ogólnie wygląda Marksman myślę, że może sobie większość serwerów zdominować tego jeżeli będzie wchodził tak grubo, no ale na przykład z tego co wiem na eu chciał pobijać swój własny rekord, na przykład jeżeli chodzi o pierwszy dzień, pierwszego dnia on chyba wbił 69, teraz chciał 70, no ale jak widzimy zrezygnował, z tego co wiem Marksman się szykuje na EU5, nawet z nim będę w gildii, więc... No, może odpuścił, może po prostu odpuścił teraz ten serwer. Tylko się pobawi za 100 tysięcy grzybów, jakkolwiek by to nie brzmiało. Na EU4 może też odpuścić, no i na EU5 pociśnie. Więc podsumowując, jak widzimy, 496 razy. Tutaj mamy 460 razy. No więc powiedzmy zaokrągle, żeby to lepiej brzmiało w tytule. Zrobił prawie 1000 razy łącznie legendarny Loszek. Czyli musiał zrobić około 333 razy tryb Ultimate, żeby takie liczby mu wyszły. Chory, chory ziomeczek, bardzo w porządku, bo troszkę z nim tam gadałem i tak dalej, więc bardzo w porządku, faktycznie nie wywaliło. No, chciałem powiedzieć brzydzie, ale nie będę przeklinał na odcinku. Kaska, powiedzmy, nie zrobiła mu wody z mózgu, bo jest strasznie w porządku, można z nim pogadać i tak dalej, ale tak czy inaczej no ziomek jest niemożliwy, ziomek jest niemożliwy i myślę, że to jest bardzo fajny przeciwnik dla właśnie jakiegoś turora, jeżeli nadal by grał, żeby te rekordy między sobą pobij. Jeżeli chodzi o jakieś legendarne lochy i takie rzeczy. Dobrze, tyle z mojej strony. Chciałem Wam to tylko na szybko pokazać. Pięknie Wam dziękuję za uwagę. Subskrybujcie z dzwonem oczywiście. Kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. kciuka w górę zostawiajcie. Piszcie w komentarzu, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Jak tam Wam poszedł legendarny loszek. No i możecie, oczywiście. No chyba tyle. Wszystko już, co, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Dzięki ślicznie za uwagę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.